Z nami jest Marzena Lotowski, firma Ethic Insurance. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Piotrze. Witam wszystkich słuchaczy bardzo gorąco. Niezależny doradca do spraw ubezpieczeń, działający w Arlington Heights, ale tak naprawdę drogą telefoniczną można, no właściwie, z każdej części Chicago, a może właśnie być może i Stanów Zjednoczonych skorzystać z Waszych usług. Czy Wy działacie tutaj bardziej lokalnie? Czy też jak ktoś, na przykład, nie wiem, na Florydzie mieszka, może zadzwonić do Was i dowiedzieć się o szczegóły oferty? A nie my robimy tylko ubezpieczenia na Illinois. Oczywiście są agenci, którzy robią ubezpieczenia na wiele stanów. To wszystko zależy, mi się wydaje, od tego komfortu, jaki agent czuje. Ja uważam, że ubezpieczenia zdrowotne są po prostu tak bardzo skomplikowane, tak bardzo się zmieniają, że łatwiej jest zrobić na dany region, szczególnie jeśli się mieszka w tym regionie i się zna. Po prostu Państwo, kiedy do nas przychodzicie i mówicie, o takiego mam lekarza, czy takiego, czy na przykład potrzebujecie porady, do którego lekarza się udać w szpitale, my to wszystko znamy, bo jesteśmy tutaj lokalni i no, to jest zawsze chyba najlepsza opcja, bo, bo jak się mieszka, to się wie. I, I można najlepiej doradzić klientom. A mhm. poza, oczywiście, że można robić na inne stany. My nie robimy, nie. My nie robimy na Florydzie, nie robimy w Wisconsin, w Indianie też nie robimy. Robimy tylko w Illinois i tutaj się specjalizujemy. Ten rynek znamy i tu znamy wszystkie opcje. I, i no i wszystkich lekarzy, szpitali, bardzo dużo znamy i, i zawsze Skoro się do, z tym komfortowo, do... żeby poradzić. Skoro doradca mówi, że trzeba skupić się najlepiej, skupić się na tym jednym miejscu, bo tyle jest szczegółów, to co dopiero pacjent czy ktokolwiek, kto podchodzi pod system, jak on może sobie poradzić, jak nie jest ekspertem? No i właśnie w związku z tym my rozmawiamy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o możliwość zmiany ubezpieczenia zdrowotnego? Porozmawiamy sobie o tym dzisiaj. To są konkretne, pamiętam, są jakieś terminy. Czy to, czy to obowiązuje wszystkich? E te, tak, ubezpieczenie zdrowotne, jak wiemy, teraz nie jest tak prosto, jak kiedyś było, że ubezpieczenie wykupowało się w trakcie roku, a tylko się odpowiadało na pytania zdrowotne. Teraz większość ubezpieczeń nie zadaje żadnych pytań zdrowotnych, czyli osoba z poważnymi problemami zdrowotnymi może wykupić plan, ale trzeba to zrobić w odpowiednim czasie. Generalnie, proszę pamiętać, jesień, czyli październik, listopad, grudzień zależy, które plany. To jest taki okres właśnie, gdzie się zbliżają te zapisy. I właśnie już no, niedługo za dwa tygodnie będziemy zaczniemy e, z planami Medicare, później w listopadzie zaczniemy z planami Obamacare. Także blisko, blisko to tak szybko się zbliża. Wiemy teraz w tej sytuacji, kiedy no, choroba szaleje, każdy potrzebuje ubezpieczenie zdrowotne. Fajnie jest mieć dobrze, dobre to ubezpieczenie zdrowotne. Także proszę pamiętać i nie przegapić, bo my nawet teraz mamy jeszcze telefony, że ktoś potrzebuje ubezpieczenie zdrowotne, no ale jak nie wykupił w tym roku nie stracił ubezpieczenia w tym roku, nie ma jakiegoś specjalnego okresu zapisowego, to musi poczekać no troszeczkę, bo tak jak mówię, październik listopad ten plan zacznie się od 1 stycznia. Także Czyli... pamiętajmy. Będziemy się przypominać teraz bardzo często i wielu agentów na pewno będzie się przypominało. Często proszę pamiętać i chętnie Państwu pomożemy odnowić plan. No to, ja chciałem dopytać, wspomina Pani o tym właśnie o tym, że choroba szaleje. To jest tak, że jak się zabezpieczymy, no bo może być tak, że no nie życzymy tego nikomu, ale ktoś no, trafia koronawirusa, ląduje w szpitalu. Wszystko przychodzi w miarę sprawnie, czyli po tym pobycie w szpitalu dochodzi do zdrowia i co później dostaje rachunek? A no, często tak może być, że jeżeli, jeżeli mamy jakieś problemy zdrowotne i, i nie mamy odpowiedniego planu, to oczywiście te rachunki mogą nam przyjść do domu. Także dlatego, tak ważne w Ameryce jest mieć dobre ubezpieczenie zdrowotne no i taki plan, na jaki nas stać. To jeszcze porozmawiajmy sobie na temat Medicare, bo no to, to jest też ten moment, kiedy warto poruszyć. Co my powinniśmy wiedzieć na temat Medicare? No, informacje dla laika. Przede wszystkim, kiedy się zapisać i jak się zapisać. Czyli zapisujemy się, e, jak mamy 65 lat. To jest pierwszy nasz okres zapisowy. Jeżeli mamy niepełnosprawność, no to wcześniej. A. Kiedy zmienić plan Medicare, no to na jesień najczęściej trzeba wiedzieć, co Medicare kryje, a czego Medicare nie kryje, bo to jest taka, taka rzecz, która później, nawet jak my się zapiszemy w odpowiednim terminie na Medicare i nagle się dzieje, że idziemy do lekarza, do szpitala i właśnie tak jak pan wcześniej wspomniał, rachunki przychodzą no, jakieś ogromne. Medicare nie pokrywa 100% kosztów leczenia, więc to proszę pamiętać. Plany na lekarstwa. Lekarstwa trzeba osobno sobie dobrać w Medicare. To jest zupełnie inne ubezpieczenie. Dużo tego jest, a zawsze, jeżeli Państwo mają konkretne pytania, proszę dzwonić do nas. My telefony odbieramy, staramy się pomagać cały czas na bieżąco i nawet oferujemy wizyty wirtualne, konsultacje wirtualne, konsultacje telefoniczne dla tych z Państwa, którzy się obawiają. Tym. No to, takie to czasy, że możemy rzeczywiście wirtualnie dużo załatwić. My też mamy zresztą okazję często rozmawiać właśnie nie tylko telefonicznie, ale wirtualnie, jeśli chodzi o kary, bo to też jest dość istotny temat. Co roku słyszymy właściwie co innego. Raz te kary obowiązywały, później nie. Jak to wygląda obecnie? Jeśli nie mamy ubezpieczenia, grożą nam kary? Były kary, jeżeli chodzi o Obamacare i to wszyscy żeśmy wiedzieli, słyszeli, kiedy Obamacare weszła... Ktoś, kto nie miał ubezpieczenia zdrowotnego, przez kilka lat było tak, że się płaciło pewną karę w podatku dla osób, które miały wyższy dochód niż poziom ubóstwa. Prezydent Trump zniósł te kary, ale proszę dalej pamiętać, że kara to nie jest wszystko. Nie ma kar podatkowych, tak jak wspomniałam, za to, że nie mamy ubezpieczenia. Natomiast dużo osób zapomina o tym, przy Medicare. Jeżeli my nie dobierzemy jakiegoś planu na czas, na przykład plan na lekarstwa, albo, jakiegoś, albo na przykład nie weźmiemy dodatku do Medicare na czas, to możemy mieć albo podwyższone składki, albo będziemy musieli czekać na okres zapisowy bardzo długo. Także to nie jest tak, tak prosto i dalej inne formy kar obowiązują, jeżeli chcemy później dobrać. To nie jest w tym momencie, jak idziemy się rozliczać z podatków. Bo tego, tej kary już nie ma, ale inne kary dalej są. Jeśli chodzi o plany i pokrycie, są takie plany, które w 100% nam gwarantują to, że no, mamy rachunki z głowy, jeśli chodzi o to, co się dzieje, płacimy sobie tam co miesiąc systematycznie. Jak to wygląda? A jest troszeczkę takich planów, bardzo niewiele. Medicare ma opcję do kupienia 20%, które praktycznie pokryje 100% kosztów leczenia. Natomiast dalej będziemy mieli problem z lekarstwami. Lekarstwa w Medicare są dosyć kiepsko pokryte. Trzeba zawsze sprawdzać co roku listę lekarstw, który plan, jak kryje, szczególnie jeśli bierzemy te drogie leki. Przede wszystkim albo jeżeli mamy bardzo, bardzo dobre ubezpieczenie w pracy i zakład pracy oferuje nam plan taki, który 100% pokrywa kosztów leczenia i lekarstw, albo jeżeli mamy niewielki dochód i czasami też niewielki majątek. No to w takim przypadku czasami, to wtedy kwalifikujemy się często na Medicaid. Jeżeli mamy uregulowany status imigracyjny, kwalifikujemy się na Medicaid, czyli Medicaid, to ja przypomnę, że to jest ta pomoc społeczna. Pomoc społeczna wtedy najczęściej mamy 100% pokrytych rachunków medycznych i lekarstw również. No to teraz już na sam koniec, bo to też istotne. Przypomnijmy, bo no tak, numer telefonu do Was: 847, 870 i 44. to jest najlepsza droga kontaktu. Jak kontaktować się z Wami? Jak zerkać, też czerpać wiedzę na temat Waszej działalności? Tak, oczywiście, naj, najlepsza metoda kontaktu to jest numer telefonu nasz, czyli tak jak Pan pow, powiedział, ja powtórzę jeszcze raz pomału, bo to jest. 847 870 i 44 czwórki, czyli 847 870 44 Mamy stronę internetową Poradnik dla seniorów mediker.pl.com. Tam można zajrzeć, my tam zawsze przypominamy o terminach, o tym jak wejdą nowe na przykład yy, plany, to też tam zaznaczymy jakie jest deductible nowe w Medicare na 2021, to też wszystko ogłosimy na tej stronie. I oczywiście zapraszamy do biura na konsultacje też, na konsultacje telefoniczne. Biuro jest na przedmieściach, bardzo łatwy dojazd. 1450 South New Wilkie Road, to jest Arlington Heights, 290-92 autostrady główne się krzyżują, także dojazd no, z każdej strony jest bardzo łatwy. Teraz korków prawie nigdzie nie ma, więc też można się do nas wybrać, tylko prosimy założyć maskę i prosimy się umówić. Chętnie przyjmiemy. No i tak, jeszcze dodając Medicare, um, oprócz tego Obamacare, ale także po prostu wszystkie inne ubezpieczenia, to jest właśnie oferta firmy Etik Insurance, niezależny doradca do spraw ubezpieczeniowych, czyli firma, która ma możliwość porównania i dania najlepszej oferty. Naszym gościem była Marzana Lotowski z tej firmy właśnie. Dziękuję serdecznie za rozmowę i do usłyszenia. Dziek ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. A my drodzy Państwo dotarliśmy w tym czasie do godziny 12 w Chicago, w związku z tym pora na radiową audycję informacyjną. Ja usłyszę się z Wami już za godzinę.